Dzień dobry. Czas na te kilka negatywów odnośnie Poniatowskiego, o których wspomniałem na lekcji poprzedniej. Ale tematem i gwiazdą naszej lekcji dzisiejszej jest Tadeusz Kościuszko na czele powstania. Oglądamy. Przy okazji tematu poprzedniego wspomniałem, że pierwszy rozbiór miał miejsce kiedy? No w sumie nie wiem, czy powiedziałeś, czy też nie, więc ja to powiem. Rok 1772. Wydawało się, że już jest sprawa zamknięta, że więcej rozbiorów nie będzie, że Poniatowski wszystko ma pod kontrolą. Niestety nic się nie zgadzało, ponieważ Poniatowski przestał już być takim, powiedzmy, że zwolennikiem reform. Pojawiły się inne osoby, które tych reform w państwie polskim chciały. W wyniku ich działalności, w wyniku politycznych pewnych zabiegów będziemy mieli uchwalenie Konstytucji 3 maja, rok 1791. Te daty będą obok mnie. Rok 1791. 3 maja mamy wolne, więc już wiecie dlaczego. Później, po tej konstytucji, po uchwaleniu tej konstytucji, była wojna. Wojna z Rosją w obronie tej konstytucji. Niestety tej wojny nie wygraliśmy. Co prawda parę potyczek, parę bitew było zwycięskich, ale finalnie skończyło się niestety drugim rozbiorem Polski. I drugi rozbiór Polski miał miejsce w roku 1793. Musicie pamiętać, że w tym drugim rozbiorze Polski nie brała udziału Austria. Ona brała udział tylko w pierwszym, no i za niedługo w trzecim, troszkę zaspoilerowałem, ale to nic. Macie pamiętać, że w pierwszym Austria, Prusy i Rosja, a w drugim tylko Prusy i Rosja. I po tym drugim rozbiorze będziemy mieli naszego bohatera dzisiejszego, czyli Tadeusza Kościuszkę. Powstaje pytanie, dlaczego akurat on stanął na czele jakiegoś powstania. Co, taki niezwykły był? Tak, był niezwykły. Skończył on z wyróżnieniem oczywiście szkołę rycerską, czyli tą, o której mówiłem, że założył Poniatowski na temacie poprzednim. Mało tego, później wyemigrował z Polski, trafił on na tereny Francji, później trafił on finalnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyłożył bardzo dużo działania, żeby USA powstało jako wolne państwo, bo w tych czasach, kiedy państwo amerykańskie ogłosiło swoją niepodległość, mamy rok 1776 i później wybucha wojna z Wielką Brytanią, w której właśnie Kościuszko był bohaterem. I ludzie znali w Polsce jego nazwisko, wiedzieli, że jest wybitnym wodzem i że tylko on może w tej Polsce coś zmienić. I Kościuszko rzeczywiście stanął na czele powstania i to powstanie będzie przechodziło do historii jako powstanie kościuszkowskie. To powstanie będzie miało miejsce w roku 1794 i dopóki nie zmienię tej daty, to wszystkie wydarzenia, o których teraz będę mówił, dzieją się właśnie w tym roku, 1794. Jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ Kościuszko musiał ogłosić akt powstania i to powstanie też nazywa się inaczej insurekcją kościuszkowską, czyli inaczej powstaniem. Takie inne słowo na to możemy sobie wykorzystać. Na początku w Krakowie na rynku złożył on przysięgę i został naczelnikiem tego powstania, czy takim jakby przywódcą. Następnie będziemy mieli kilka walk, do których sobie zaraz przejdziemy. Jedne zakończą się sukcesem, inne niestety niekoniecznie, ale musicie pamiętać, że oddział, który walczy u boku Kościuszki, będzie złożony z chłopów i nazwany zostanie on mianem Kosynierów. Być może nawet taka ulica w waszej miejscowości się znajduje. Kosynierzy dlatego, że był złożony ten oddział z chłopów, czyli ludzi pracujących na wsiach, w polu i taką kosę używano do ścinania zboża, trawy i tak dalej. Ale ta kosa no, nie jest jakby bojową kosą. Jeżeli ją troszkę zmienimy, ustawienie tego ostrza do góry, czyli postawimy ją na sztorc, prosto, to będziemy wtedy mieli naprawdę bardzo groźną broń. Ponieważ ona była troszkę cięższa niż te kosy z XX wieku, być może gdzieś tam widzieliście kiedyś, może jakieś wsi, u wujka, dziadka, babci, pradziadka, nieważne gdzie, one były o wiele cięższe, więc taką bronią, jeżeli się odpowiednio trafiło, można było nawet odrąbać kończynę, więc było to dosyć ważnym atrybutem w dłoni kosyniera. I w wyniku działań wojennych będziemy mieli kilka bitew, powiemy sobie w sumie o dwóch. O pierwszej to będzie bitwa pod Racławicami, to jest ten sam rok, 1794. I w wyniku tej bitwy my wygrywamy z Rosjanami i będziemy mieli nawet obraz we Wrocławiu, największy, można powiedzieć, że w całej Polsce, nazywa się on panoramą racławicką. Co jest z nim takiego niezwykłego? Ano to, że ten obraz ma, bagatela, 100 metrów. Dookoła można go przejść i zobaczyć wszelkie szczegóły, które były ukazane na obrazie dwóch twórców Jana Styki oraz Wojciecha Kossaka. I na tym obrazie będziemy mogli sobie zobaczyć na przykład takiego pana jak Wojciech Bartos. To był chłop, który swoją bohaterską postawą miał zgasić swoją czapką zdjętą z głowy
ląd i wyciągnąć go z armaty, która była skierowana w oddziały chłopów, więc uratował im życie. Później będzie on szlachcicem. Taki tytuł dostanie od Kościuszki za swoją bohaterską postawę. Ale niestety nie wszystko później układało się po naszej myśli. Nasze oddziały będą coraz bardziej niestety przetrzebione przez Rosjan, aż w końcu w bitwie pod Maciejowicami przegrywamy. Klęska właściwie, powstanie niestety upada, Kościuszko trafia do niewoli i powstanie się kończy. Kończy się niestety dla nas mega brutalnie, ponieważ skutkiem tego powstania będzie rok 1795 i będzie to trzeci rozbiór Polski, w którym będą brać udział Prusy, Rosja i Austria. Austria wraca do rozbiorów. I niestety w wyniku tego rozbioru tracimy niepodległość na 123 lata. I tym smutnym akcentem lekcję kończymy. Dziękuję i do widzenia.